Witam w kolejnym odcinku Spidermana. Dzisiaj będziemy kontynuować dalej główną fabułę, więc lecimy do Harego. Sprawdzić, jak się tam trzyma. No i dobra, wchodzimy. Czekaj, czy będzie zielony goblin. Może w dodatku. Masz to jeszcze? Zobaczmy, co w tym siedzi. Jestem ciekaw właśnie, jak będą dodatki wyglądać tego Spidermana. Dodałem do naszego serum starą próbkę krwi Connorsa. Jeśli zniszczysz atomy blokujące receptory Lizarda, zrobimy antidotum i będzie gitara. Na luzaku. Byleby z głową. Jak ci się podoba kombinezon? Jest dobry. Świetny nawet. Tylko trzeba się przyzwyczaić. Tak. Porządnie go przetestuję, kiedy to wszystko się skończy. Już niedługo. Mogę tak? O właśnie, mogę. No. Dobra, mamy to? Mamy to. Mamy to. Czekaj. Czy to ci nie wygląda niestabilnie? Gdyby umieścić w środku kilka elektronów, ustabilizowałbym to, ale potrzebny jest... Akcelerator cząstek! To jakby ostrzyc się strzelbą! To by był fryz. I akurat... mają to. Ponoć trzeba go naprawić, ale może... Bez czarnych dziur. I czarna dziura. Zmiana ciśnienia rozstroiła wewnętrzną sekcję. Żeby to naprawić, trzeba tam wejść. Ej. Co ty wyprawiasz? Kostium mnie ochroni, nie? Peter, nie jestem przekonany. Wyluzuj i myśl pozytywnie. Bądź optymistą. No dobra. No i jak jest w środku akceleratora cząstek? Niesamowicie. Musisz tu wejść, kiedy oddam ci kostium. O, tak. Już nie mogę się doczekać. Co się właściwie stanie, kiedy to naprawię? Jeśli nie będzie już problemów z ciśnieniem, to nic. Będziesz mógł wyjść. Okej. Harry! Uruchamia się! Ale wiązka szaleje! Ustabilizuj ją magnesami! Jak? Po prostu znajdź równowagę! Akceleratory cząstek raczej do tego nie służą! Teraz drugi! Okej. Prawie! Przed tobą są kolejne magnesy! Jeśli nie ustabilizujesz wiązki, serum przepadnie! Dam radę! Tylko nie zczyść mi kart bibliotecznych! No dawaj. Wiązki, nie dotykać wiązki! Jesteśmy w domu! Możesz wejść. A to co? Wyładowanie elektrostatyczne. Akcelerator działa, panie Złodarączko. No, przecież robił unik.
O kurde, daleko jeszcze to wyjście? Nie, dobra. Zadziałało? Antidotum przybywamy! No tak. Kostium musi mieć wrażliwy słuch. Najwidoczniej. Co to było? Kolejne wyładowania. Ale akcelerator działa. Jest serum. Pożar. Jest pożar. No dobra, co my mamy tu robić? Dobra! Sieć na nic tu się nie zdadzą. Muszę użyć czegoś innego. Antidotum dalej się robi? Powinno, ale jeśli pożar uszkodzi akcelerator, przepadnie. A co jest? Łatwizna. Przestań się w końcu rozprzestrzeniać. I ugasz. Jak ci idzie, Harry? Pomijam każde możliwe i znane ludziom zabezpieczenie. Ha, życie na krawędzi. Tak sobie myślę. Że z każdym większym przedsięwzięciem jest jakiś problem. To właśnie był nasz. Nie zapeszaj. Jakaś taka czarna ta woda się wydaje. No ale dobra. A coś jeszcze mamy? No tutaj jeszcze jest. Na górze jest więcej pożarów. Już pędzę. Gdzie to jeszcze wybucha? Ja pierdzielę. Harry nie da rady ugasić się wszystkich pożarów sam. Tak, wszystko pod kontrolą. Nie ma tutaj ten alarmu przeciwpożarowego? To już wszystko. Udało się! Wyłącz wszystko, a ja wezmę antidotum i znajdę doktora Connorsa. Nie tak prędko. Wyłączenie to 67 kroków. Zrobisz to za szybko, stracisz antidotum. Czyli chwilę to potrwa. Zgłodniałeś? Może skoczę po pizzę. Co to? Ja się nimi zajmę. O kurde. Gdzie ten Craven? Myślałem, że mnie lubi. Nie tylko na ciebie poluje. Jakich pozostałych? Wolałbym walczyć w mniejszych grupach. Myślałem, że Craven ściga super złoczyńców. Pewnie poszli za mną, kiedy ukradłem serum. Przybacz, Harry. Dlaczego przepraszasz? Nie martw się, masz kombinezon. Kopi w tył. Co teraz porabiasz, Harry? Wykierowuję wiązkę do drugiego tunelu. A co u ciebie? Przesunęli mi terminy spłaty kredytów studenckich. Strasznie się cieszę. Kurde, ja chcę tego ptaka. Albo go. Aha. I padłem. Świetnie. Gdzie ten Craven? Myślałem, naprawdę od nowa. Nie tylko na ciebie poluję. Elektromagnesy?
Skierowuję wiązkę do drugiego tunelu. A co u ciebie? Przesunęli mi terminy spłaty kredytów studenckich. Strasznie się cieszę. Co? Robimy postępy. Jeszcze 30 kroków i antidotum będzie nasze. To super, bo ci goście raczej się od nas nie odczepią. Dasz radę, stary. Ty no, ale zrobiłem unik. Dobra. Wszyscy? Oby. Już prawie się wyłączył. Ja dokończę i wezmę antidotum. Ty musisz stąd uciekać. Tylko ja potrafię. O kurde. Co się dzieje teraz? Będzie szał? Graven nieźle się to pozabawi. O, upa. Tylko jednego złapało. No i łatwo. O, Craven. A nie. Jakiś niedźwiadek. Nie wiedziałem, że w tym lesie żyją niedźwiedzie. Dobra, zanim zaczniemy, jest coś, o czym muszę ci powiedzieć. Skończył mi się miodek. No weź, to był tylko żart. Chwila, którym była ta furia? A część można zostawić jako blizny wojenne. O kurde, te strzały naruszyły osłonę akceleratora. Wiązka szoruje po tunelu. Ale możesz go wyłączyć? Co z antidotum? Nadal powstaje, ale... Pora zacisnąć kciuki. A
Aha, dobra, tym się używało w górę. Dobra, nie tym, tylko tym. O co jest? Przecież on już miał 0 HP. No świetnie. O kurde! Te strzały naruszyły osłonę akceleratora. Wiązka szoruje po tunelu. Ale możesz go wyłączyć? Co z antidotum? Robię uniki, a i tak go obrywam. To nieźle. Te uszkodzenia można łatwo nadać. A część można zostawić jako blizny wojenne. O kurde! Strzały naruszyły osłonę akceleratora. Wiązka szoruje po tunelu. Ale możesz go wyłączyć? Co za antidotum? Nadal powstaje, ale... Pora zacisnąć kciuki. No. Wiem, że mogę sparować. Ja pierdolę. Którym się paruje? A część można zostawić jako inny wojenny. O kurde! Strzały naruszyły osłonę akceleratora. Wiązka szoruje po tunelu. Ale możesz go wyłączyć? Co z antidotum? Nadal powstaje, ale... Pora zacisnąć kciuki. Ja pierdzielę w końcu. Co jest? Chyba całą puzzle nam niszczą. Wspaniale. Thank you.
też, ale fundacja... Nie obchodzi mnie to w tej chwili. Na pewno nic ci nie jest? Tak. Idźcie tam i ocalcie, co się da. Oczekuję szczegółowego raportu o stratach. Twój tata ma rację. Fundacja się nie liczy. Co? To był nasz cel. I nadal jest. Ale teraz musimy znaleźć Connorsa i pomóc ci wrócić do zdrowia. Załatwię to. Wygląda, jakby była bardziej rozwalona ta fundacja niż tutaj. O, proszę, i jesteśmy Milesem. Cześć, stupid! Ujdzie. Nagraj się! Gdzieś ty się podział? Cześć, Ganki! Hej, stary. Jeden z naszych druhów namierzył jakąś starą transmisję łowców. Uznałem, że cię to zainteresuje. Może zaprowadzi nas do Lee. Wysyłam ci współrzędne. Wielkie dzięki, stary. Żaden problem. Wszystko gra? Hayley i ja trochę się martwimy. W porządku. Wszystko musi tylko najpierw wrócić do normalności. Spróbuję jej wynagrodzić to, że przegapiłem jej wystawę. Okej, ziom. Oby ten trop coś dał. No dobra, sprawdźmy, co my tu mamy. Okej, ten trop jest tutaj, ale... Ja bym zrobił misję poboczną z tym. Wpierw, zanim tam się udamy. O, mama zostawiła... Chwilę, to jeszcze z kostiumami jest. O. No tak, tutaj mnie ten... Aha, tutaj też. Żetony bohatera. U Pitera też jest jakiś nowy strój? Tak. O, to jest kostium z tego. Ze Spidermana 3, jeśli się nie mylę. Ale cały czas to pokazuje jeden. Ale nie, to mam wszystkie blokowane. A to mimo, że nie mam dwóch, nic mi nie pokazuje. Dziwne. Wiadomość. Miles, w sprawie skradzionych eksponatów. Poszłam na parking policyjny i spisałam z ciężarówki stary numer telefonu. To może być jakiś trop. Spotkamy się w parku przy moim biurze? Stawiam bułę z mięsem i serem. Każda poszlaka okay. Jest dobra. Jeśli nie znajdziemy tej ciężarówki, muzeum będzie musiało się zamknąć. Plus buła z serem zawsze jest. No dobra, w takim razie tu mam kolejną misję. Popatrzmy. O. Okej, tam jest. Kurde. W życiu! Nawet brwi się zgadzają! Spider-Man! Howard! Co tam u ciebie i gołębi? Jakoś leci. Przyłączysz się do nas? No dobra.
Oczywiście. Jak mogę pomóc? Czasem sobie tu siedzę i kontempluję. Prom dopływa. Widzisz? Co to jest ta nasza misja? Widzę. Wybieracie się na wycieczkę? Ten sobie daruję. Zaczekam na kolejny. Lubiłem pływać promem. Wydawało mi się wtedy, że wyruszam w podróż. Howard? Widzisz ten żółty szyper? Z czarnym dołem? Całkiem stylowy. Piękna łajba. Chętnie wziąłbym tego trzmiela w obroty. Hej, Howard? Popłynąłbym na drugą stronę. Do tych trzech filarów. Starożytnego miasta skrytego pośród chmur. Starożytne miasto? Ciekawe, czy będzie. Chyba się pogubiłem. Tam po prawej, gdzie czerwone światła. Widzę. Trzy kominy. Ale czekaj, dlaczego? Czy odblokuję? Chyba, że to mam odblokowę. W tej fabryce. Zwolnili mnie. Straciłem sens życia. A kiedy zmarła moja żona, straciłem część siebie. Ale ptaszki nauczyły mnie na nowo latać. Zwłaszcza małe pidzi. Howard, jestem przy tobie. Ostatnie. Widzisz samą statuę wolności? Jest tam, z lewej strony. No widzę, widzę. I co? Widzę ją wyraźnie. Patrz. Ha. Ptasie stado. Musisz mi pomóc, Spider-Manie. Czy nie ma wskazanego kostiumu? Nie. Ale chcę, by... troszkę wyglądał. Wolne, żeby zobaczyły kawałek świata. Nowy Jork to dla gołębi najlepsze miejsce na Zabrałby świecie. Się na północ. W spokojne miejsce. Ale one cię potrzebują. Czas na nie. Zagwizdź. W porządku, Howard. Lecimy! Co, mam je tam zabrać? Trzymaj się wody! Wkrótce znajdę jakieś miejsce! Okej. Okay. Battery Park! Tam można narobić na wszystko i wszystkich! Nic, czego wszyscy by już nie widzieli! Lepiej ruszajmy! Ze szczytu mostu bruklińskiego jest piękny widok. Misja. Uwielbiam Brooklyn! To nie będzie dla was odpowiedni dom! Ta bryza wydaje się silna! Lepiej dodać gazu! Serio, mam wracać teraz? Tam z mamą. To było jak ukryta oaza. W takim miejscu miło być ptakiem. Czyli do Queens lecimy. No dobra. Taka chillowa misja. O Jezu. O wow, regaty! Howard byłby zachwycony. Spokojnie, zaraz będziemy w waszym nowym domu. No.
się wam nasze siecioskrzydła? Dzięki za inspirację! Będzie mi brakować ganiania za wami po całym mieście! Aż tak daleko to jest. Czołem. Znalazłeś dobre miejsce dla moich dzieciątek. Myślałem o pewnym miejscu w Queens! Mama pokazała mi je, gdy byłem mały. Duża zielona przestrzeń idealna dla Pidgeego i reszty. Brzmi nieźle. Dzięki. W życiu nie doświadczyłem zbyt wiele życzliwości. Do usług, Howard. To nowa okolica, ale jest dość blisko, więc śmiało wpadam. Pomogę ptakom się zadomowić i wracam! Howard? Howard chyba coś zniknął pewnie. Mam nadzieję, że wam się tu podoba. Ptaki Howarda dały mi wycisk. Złapię kolejny pociąg. Powinienem zajrzeć do Howarda. Nie jest łatwo, kiedy ptaki opuszczają gniazdo. Nie. Howard? Co się tam stało? Cześć, Spider-Manie. Przepraszam. Był moim przyjacielem. Nie musisz się śpieszyć. Wiedz, że... wyglądał, jakby odszedł w spokoju. Na pewno. Ale jak? Sam nie wyglądał. Jakby coś miał się z tym... stać. Nic się nie bój, Howard. Stado jest wolne. No dobra. Mam jeszcze jedną misję poboczną. Się udamy do niej. Chociaż to jeszcze coś z kostiumami. Okej, dobra. Dobra, to widzimy się na miejscu. Tu jesteśmy już prawie na miejscu, a tutaj mamy kolejnego Spider-Bota. Po drodze jeszcze jednego znalazłem. Okej, wreszcie namierzyłem sygnał. Używa tego samego kodu i częstotliwości co my. Ktoś nam ukradł technologię? W życiu, nasza jest bezpieczna. Jesteś pewien? O ile gdzieś tam nie ma jeszcze jednego Spidermana, ale to... Podziałam dalej. Może to rozpracuję, jak znajdziesz jeszcze kilka botów. Dobra. Spiderman! Ja mam A tutaj jest, dobra. Ja czemu nic nie mogę? Dobra, teraz mogę. Ponoć zdewastowano twój sklep. Tak, okropieństwo. Na szczęście ktoś inny to przemalował. Drobiazgowe dzieło. Nie spotkało mnie nic lepszego. Interes ruszył z kopyta. Nie, wystrzelił jak rakieta. Ale piękne. A autorowi przekaż podziękowania. Właśnie idzie. Sam jej podziękuj. Hej, Lit.
Tak, dziękuję pani za pomoc. Okej. Nie wiadomo, że teraz nią będziemy sterować. O kurde, tego co się nie spodziewałem. Tym bardziej, że ona jest głucha i my nic nie słyszymy. Okej. Myślałem, że mam ruszać padem. No ciężko jest. Soils. No. Co wyszło? Wyszło elegancko. Co ty gościu gadasz? Nic się nie słyszę. A mam kolejnej zamalować. Dobra, to lecimy. O kurde. Na każdym będzie to samo. Czy jakiś inny będzie obraz? Kurde, jeszcze? Dużo tego różowego. Co tu mamy? Okej. Teoretycznie to samo, tylko inny taki wzór jakby. Ja, tam jest chyba ten gość, co niszczy wszystko. Kurde. O nie gada, no przecież bez przesady. Serio?
sama odpierdziemy. The fuck? Teraz zabierzmy pluszaka. Chyba dobrze idę. Czemu tu? Nie da się wyżej? Aha. Gdzie mam na dach wyjść? Raczej jak wejść? The fuck? Tędy raczej, no ale... Fajnie, że mam się dostać, ale jak kuźwa. Żadnego wejścia nie ma. To muszę tędy iść, no bo... Skoro ona szła tędy, padła i wychodziliśmy tędy, to tędy. Ale gdzie teraz? Dobra, i teraz nam tu pozwoliło przejść, okej. Okay. No. Łatwo. Ty kościół. Pani daj.
nie? Czyli malujemy ręce z tą gościową. O kurde, a jak się tu tyk. No, no. Znaki zapytania, o co ci kuźba chodzi, gościu? Pewnie. Nie ma opcji takiej. Serduszka. I mamy dźwięk znowu. Wow. Jesteś niesamowita. Wiesz o tym? Czekaj, czekaj, czekaj. Myślałem, że kupowałaś tu dla nich kwiatki. Spider-Man. Ciekawe, czy wysyłają. I wysłane. Okej. Poszło. Oby dzieciakom spodobał się bukiet jesienny blask. I co to teraz misji? Jest. Dobra, tamta misja. Już zrobimy w następnym odcineczku. A na dzisiaj. Zakończymy. Że to ja. Były podpisane jako zamówienie dla muzykanta. Łatwo się domyślić. O, wiesz, podoba mi się to, co dla nich robisz. To naprawdę super. Dzięki. To ty jesteś super. Na razie, muzykancie. Muzykancie. Nic nowego nie ma. W takim razie widzimy się w kolejnym odcineczku. Hejos.